tracili wiary w odrodzenie kraju i ich ogromnej miłości do ojczyzny, mogliśmy na nowo zaistnieć jako suwerenne państwo. Wspólna walka wielu pokoleń, poświęcenia, a nawet ofiara życia, to wszystko składa się na obraz tego, jak wielką wartość ma wolność. Nie sposób mówić o odzyskaniu niepodległości bez wspomnienia ojców niepodległości. Ludzi takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfante czy Ignacy Daszyński. Ich działania i wizja jednoczyły naród wokół idei wolnej Polski, niezależnie od różnic światopoglądowych. To właśnie dzięki ich współpracy, mądrości politycznej i determinacji możemy dziś cieszyć się niezależnym państwem. Ich wysiłki i postawa stanowią dla nas wzór jedności oraz odpowiedzialności za los ojczyzny. Czy wolność, o którą tak długo walczyli nasi przodkowie, nie zasługuje na naszą najwyższą troskę i uwagę? Dzisiaj, żyjąc w wolnym kraju, musimy pamiętać, że niepodległość to wartość, którą należy pielęgnować i chronić. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak konflikty zbrojne, zmiany geopolityczne, kryzysy gospodarcze, a także kataklizmy i podziały społeczne, stajemy przed ważnym pytaniem. Jaką lekcję wyciągamy z historii? Jakie dziedzictwo chcemy przekazać przyszłym pokoleniom? Odzyskanie niepodległości uczy nas, że w jedności tkwi siła. Przychodzą takie momenty, zarówno w życiu naszych rodzin, jak i całego narodu, w których pojawia się jeden wielki, wspólny cel. Cel, który możemy osiągnąć tylko na drodze wewnętrznego pokoju, wzajemnego szacunku i współdziałania. Zgoda polskich elit politycznych doprowadziła do odrodzenia państwa po I wojnie światowej. Zgoda elit politycznych doprowadziła także później do przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Wszyscy doskonale teraz widzimy, jakie strategiczne ma to znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Musimy pielęgnować pamięć o przyszłości, by mądrze kształtować przyszłość. Przyszłość opartą na wartościach takich jak wolność, odpowiedzialność i solidarność. Kończąc, chciałbym zwrócić naszą szczególną uwagę na ważny fakt związany z odzyskaniem niepodległości. Tak zaplanowałem, że krótko tylko zwrócę uwagę, ale pięknie to ksiądz proboszcz przed chwilą w kościele rozwinął tą myśl. Ten wielki sukces osiągnęliśmy w dużej mierze na drodze dyplomatycznej. Pomimo ogromnych wysiłków zbrojnych i wielu ofiar I wojny światowej, to skuteczna dyplomacja właśnie przyniosła ostateczny sukces. Niech dzień 11 listopada będzie okazją do dumy z naszej historii. Świętujmy i cieszmy się wolnością w Polsce i w naszej małej ojczyźnie, pięknych Borach Tucholskich. Szanujmy niepodległość, uhonorujmy i oddajmy cześć wszystkim walczącym o wolność ojczyzny bohaterom. Niech żyje niepodległa Polska.